Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie mecz, gdzie jeden z moich klanowiczów wbija 1000 puszek na zadymiarzu, który nazywa się Jackie. Ile czasu mu to zajęło? W jakim trybie to wbijał? Duo, solo czy też trójki? Oraz jakiego star powera i gadżeta używał? Dowiecie się właśnie z dzisiejszego odcinka. W tym momencie chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 170 gemów. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, a to ja mordeczko bardzo serdecznie gratuluję. Odezwij się do mnie na maila, od razu podeślę ci kodzik PSC o wartości 50 zł. Mail oczywiście masz w opisie. Moi drodzy, po raz kolejny jest ze mną Panda. Siemaneczko, Panda. Cześć wszystkim. Panda chciał się dzisiaj pochwalić swoim kolejnym zadymiarzem wbitym na 1000 puszek. Pochwal się, mordko, pochwal się. Spójrzcie na tą Jackie. Najsilniejsza Jackie, jaką do tej pory widziałem i miałem w lobby. 1000 puszek na Jackie. No nie mam pytań po prostu, wariacie. Moja Jackie to przy tobie jest taki, wiesz, wypierdek mamuta, tak można to nazwać. Okej, Panda, na samym początku tak. Na jakiej mapie wbijałeś i z kim wbijałeś? I na jakim trybie? Czy to były trójki, dwójki? Jakaś specjalna mapa pod to? Pierwsze było to, gdy wydropiłem gadżet do niej, no to, bo wcześniej nie miałem, to ciężko było troszkę wbijać ją, nie? Więc jak dostałem już gadżet, to tam próbowałem na tym Brawl Ballu z randomami, więc nie wiem, jaka tam była mapka. Ale jeden dzień próbowałem, potem próbowałem drugi i w tym drugim dniu już miałem 981 pucharków i to jest najwięcej, ile udało mi się zdobyć właśnie na Jackie na Brawl Ballu z randomami. O. Potem właśnie te randomy, z którymi grałem, po prostu już nie dali play again i grałem tam z innymi, troszkę mi się tam spadło i na drugi dzień właśnie z Bartusem z klanu wbiliśmy obydwoje na duo 1000 pucharków. Aha, czyli Brawl Ball z randomami, później duo z ziomkiem z klanu. Okej, okay. Gdybyś nie miał gadżetu, ciężko by było wbić? Na duo myślę, że nie byłoby ciężko, ale na Brawl Ballu tak, no bo to wiele daje, bo można sobie wziąć tą piłkę i pobiegnąć po prostu. Tak, przypominamy, że gadżet daje nam chwilowego boosta do biegania, więc przez chyba 3-4 sekundy, tak? Nagle nasza postać, no, Jackie, przyspiesza, więc na Brawl Ballu jak najbardziej można szybko kogoś okiwać. Dobra, Panda, to ja ci bardzo serdecznie gratuluję. Przy okazji, moi drodzy, wbijcie do Pandy na kanał, ponieważ Panda ma dzisiaj urodziny, także Adrian, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, dużo puszek. Link do Pandy w opisie, więc możecie wpaść mu złożyć życzenia. Moi drodzy, przy okazji chciałem was zaprosić do klubu. Aktualnie klub jest czwarty w Polsce i ma, uwaga, 2 miliony pucharków. 2 miliony pucharków. Spójrzcie na to, wariaty. Tak wysoką liczbę pucharków nasz klan chyba jeszcze nie miał. Co, Panda? Nie. To jest właśnie rekord. 2 miliony 662 tysiące 800. Dokładnie. Jeżeli jesteś aktywnym graczem, masz 19 300 puszek na swoim koncie, zapraszamy cię bardzo, bardzo serdecznie do klanu. Teraz, moi drodzy, obejrzymy sobie powtórkę meczu, jak Panda wbił 1000 puszek z Bartusem. Tak. Grałeś, aha, wiadomo, ty grałeś Jackie, ale Bartus grał Leonem, o to właśnie mi chodziło. Jaką postacią gra twój teammate? Tak, i właśnie brakowało nam dokładnie tyle samo pucharków do 1000, więc jednocześnie piliśmy ten 1000. Aha, Bartus ma 1000 na Leonie, no to też wariacik. Tutaj widzicie, Spike mocno puszował, 6 osób oglądało, czyli kibicowali widzowie. Tak, klanowicze. Mocno dopingowali. Ale tutaj miałeś przez chwilę problem i właśnie gadżet do Jackie, dzięki któremu możesz uciec, jest rewelacyjny. Bez tego gadżetu Jackie jest, no, słaba, że tak powiem, no nie ma możliwości, żeby kogoś dojechać szybko, a ten gadżet, jeżeli się go ma, no to potrafi wtedy Jackie zaskoczyć. Dobra, ten kruk, widzę, się na ciebie bardzo mocno uparł. I patrzcie, gadżecik, dojazd, raz, dwa, a kurczę, miał tarczę. I ale tutaj, no, nie, ale porobiłeś kruka. Tak. Nawzajem się porobiliśmy. Tutaj Bartus jeszcze tam coś obił, ale najważniejsze, że on właśnie przeżył. Bartus, tylko jeden kubik, ja dziękuję. Bartus, jeden kub, ja się rozbiję, nie mam kubów, więc no gierka mocna tutaj była, naprawdę. A, tutaj jeszcze były soczki, więc tutaj wystarczyło przyczaić się przy soczku, tak jak to Bartus robi, i można kogoś było znokautować bardzo prosto. No i teraz po prostu musimy poczekać, aż ktoś się zbliży do Bartusa, on sobie weźmie soczek. I go dojedzie. Tak, dobije tam kogoś, albo drugi musi się zrespić tutaj u mnie, ale... Wow, ktoś Penny wbijał na taką wysoką rangę? Ale tutaj Bartus miał, no, przypał z tym Rico, ale na szczęście jakoś się udało wyjść z tej opresji. Dobra, najsik. Trzy kuby, Bartus 4. Tak, on miał 1, ja miałem 0, teraz mamy 4 i 3, więc już jest lepiej. Tamten team też już pada z tym krukiem i spajkiem.
Tutaj jak weźmiesz teraz ten soczek, to ich przez ścianę nawet pokonasz, właśnie. O! No. Pięknie. I tutaj, jak widać, już easy winek. I moi drodzy, 30 ranga, dobrze mówię? 30? Tak, tak 30 ranga na Jackie. Nice! Brawo, brawo! Moi drodzy, mamy dzisiaj event deszcz monet, więc będzie można zdobywać dodatkowe monety. Więc lecimy. Gramy Karlem z gadżetem, który podpala. Chyba tak, chyba to jest ten gadżet. Tak, i wtedy no szybko się przemieszczasz i ten gadżet podpala. Wow! Ej! Chodź tutaj! Leon! Patrz! Co ta Shelly robiła w tych krzakach? Tak, zabiłem go, ale co ta Shelly robiła w tych krzakach? Najgorzej, nienawidzę takich kamperów. Aj. Kolejna zmiaga. Tak. O, ta szarża w Shelly jest dobra, bardzo dobra. No, widziałem czasami taki ładny dzień, tego gadżetu nie mam. Ale na przykład gonił robot Shellkę, ona sobie zdaszowała do kogoś, zabiła go i ten i jeszcze potem robota. Aha, dobra, sprawdźmy czy to jest ona, jest za tą właśnie skałą. Znowu zdaszowała troszeczkę, moim zdaniem. Został jej jeden gadżet. Tak, bez sensu troszeczkę, że go spaliła. Tu jest chyba Leon jeszcze. Ma klub 14, dobra. Dobra, mamy... Kruk 14! Mamy problem, moi drodzy, mamy problem. Musimy uciekać. Jakim cudem on już miał 14 cubów? 17. Shelly, co ona tu robi? Ja tam strzelam. Okej, już nie ma wiadomości. Ucieka, leży. No niestety, ale ten Leon, kurczę, tu zaskoczył z tą szelką. Dobra, kruk 20. Leona porób. Dobra, dostał. Uciekaj tym 8-bitem. A to jest Jackie, ja myślałem, że to jest Carl. To jest Jackie. Dobra, ich będę tutaj obijał. O nie. Tak, bardzo, bardzo są podobne te postacie. Tu trzeba strzelać. Tam jest szelka. Właśnie za ścianą. Tak, będą leżeli. Co? Padłem jeszcze, no nie wierzę, zultowała mnie. Ja dziękuję, dawaj panda. 34 kruk, no proszę państwa. Co tu się wydarzyło? 30, dobra, ale jeszcze raz. Poczekaj do końca. Nie. Miałem jeszcze ulta. Żyjesz. Kurde, 37! Jakbyśmy to wygrali, to był najlepszy mecz ever, jaki grałem, nie? No. Ale drugie miejsce i tak, GG. Mega beka. Lecimy dalej, let's go. Dobra, moi drodzy, zmiana postaci. Karol niestety się tutaj, no, nie nadaje. Gramy sobie teraz Jackie, 8-bit. Panda jest na daleko, ja na blisko. Mam od razu 8000 HP, więc pięknie. Trzeba sobie. Mam troszeczkę przypał z tym dynamajkiem. Nie, crow jeszcze. No ja dziękuję, nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Nie mam tego gadżetu, dzięki któremu będę szybciej dojeżdżał. No on jest naprawdę. Więc będę miał ciężko dojść do podjechania kogoś. No musisz się liczyć na błędy przeciwnika. Tak. Na razie mijam cały czas te jego blaski dynamitu. No nie wierzę. Ja jestem taki wolny, że też nie mogę taki coś. Tu mnie trafił, niestety. No gdzie mi rzucasz te dynamity, chłopie? Kurczę, z tym crowem będzie przypał. Leci ult. No i leży. O, ja też. Kruczek leży? Dobra, lecę. Patrz! Wiem, idealnie ci tym ultem podbił. Nie mam pytań. Dobra, przejmuję go. Dobra, mamy co? 8 kubów, ty masz 6, więc git. Mortis z krukiem. Z tym kruczkiem mógłbym tutaj zatańczyć sobie. No
jak za bardzo podejdzie, no to, to leży. Tam jest jeszcze Mortis. Mortis z M. A tutaj jest jakiś kruczek z parą, jeżeli jest na kanale. Ciekawe, co oni tam robili. Tak, tak. Poszedł na nich, pięknie. On ich tam wykończy. Kruk ma sam robota, patrz jak się męczy. Dawaj tutaj na tego, na Mortisa z tym krukiem, byśmy ich zrobili. Dobra. Ja bym tu dał im radę. O ty chamie, dobra, kruk pada w burzy. Bomba, leży. Dobra, teraz uważaj, musisz się troszkę uleczyć. No niestety Mortis szarżą dobiegł, no i mnie dojechał. Ale i tak GG moim zdaniem. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do pandy, złożyć mu życzenia. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się. Cześć!